Gośćmi Dzień Dobry TVN byli Jarosław Kaczyński, mąż posłanki nowoczesnej Korneli Wrublewskiej, Pola, Kukis, córka Pawła Kukiza, oraz Ewa Tomczyk, żona posła Tomczyka z PO. Bliscy, znanych polityków opowiedzieli o tym, jak wyglądało ich życie rodzinne w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni przed wyborami parlamentarnymi. Pola Kukis wyznała, że ojciec podczas kampanii wyborczej był bardzo nerwowy. Najbardziej w ostatnim okresie dostało się mamie. Reklama tata był do tego stopnia zestresowany, że gdy mama wysyłała mu kolejny hejt, zobacz, Pawełku. Co znowu ktoś napisał, to zablokował ją na Facebooku i powiedział uważaj, gośka. Bo dostaniesz banana w SMSY, jak jeszcze dalej będziesz mi to wysyłała? Strasznie był zmęczony, mówiła Pola w dzień dobry TVN. W dniu wyborów Paweł Kukis był, już w tak kiepskiej formie, że ledwo stał na nogach. Tato w ogóle nie jadł. Nie spał, był już tak zmęczony, że ledwo żywy. Pola podkreśliła, że jest bardzo dumna z ojca. Gdy grał z zespołem piersi, sprawdź, nie było go w weekendy, teraz. Gdy zajął się polityką, stara się, by chociaż sobotę i niedzielę spędzać z bliskimi. Super. Że walczy o swoje, mimo że ludzie hejtują drogę, którą wybrał, nie poddaje się i dąży do celu, który już dawno sobie założył. W studiu pojawił się również Jarosław Kaczyński, mąż posłanki nowoczesnej Korneli Wrublewskiej. Mecenas zdradził, że gdy mówi, jak się nazywa. Ludzie stają na baczność. Dzień dobry TVN/X News.